Pokój i dobro, pokój i dobro was wszystkich na spotkaniu z cyklu Pytanie Jasia do Jana. W dzisiejszej Ewangelii mamy takie słowa: cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Wygląda na to, że dziś coraz mniej nam cokolwiek dolega. Mało kto jest chory i źle się czuje. Myślę, Jasiu, że chyba nie znasz realia życia. Patrząc na Ewangelię i na to, co widać dziś, to chyba jednak mam rację. To znaczy, bo jakoś to coraz mniej ludzi garnie się i ciśnie do Jezusa, a więc jesteśmy coraz bardziej zdrowi, czy to duchowo, czy też fizycznie, ale głównie mi chodzi o sprawy duchowe. O to ci chodzi, Jasiu. Tak, o to. No to muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś swoim spostrzeżeniem. Rzeczywiście jest wiele ludzi, co nie garnie się i nie ciśnie się do Jezusa. No dokładnie. I można wyciągnąć z tego wniosek, że coraz mniej Go potrzebujemy, a że coraz może bardziej dajemy sobie radę bez Jezusa. O. Ale czy tak jest? Czy tak jest naprawdę? Czy dajesz sobie radę bez Niego? Ja nie. Czy jeszcze wciąż mam pragnienie cisnąć się i dotykać samego Jezusa? O! Moi drodzy, niech każdy sobie sam osobiście postawi to pytanie. Czy jest jeszcze w moim sercu pragnienie ściskania i dotykania samego Pana Jezusa, ciśnienia się do Niego? Czy może już uwierzyłem temu, że daję sobie radę w życiu, temu fałszywemu pojęciu o samowystarczalności? I to zasłania, blokuje we mnie pragnienie tego, by mocniej cisnąć się do Jezusa i dotykać Jego samego. Nie bójmy się. Nie bójmy się zaufać w swoim życiu Jezusowi. I nawet jeśli w życiu wszystko ci jakoś to wychodzi, pamiętaj, od kogo to masz. I niech to nie będzie powodem do tego, by w tobie gasić pragnienie dotykania i ciśnienia się do Pana Jezusa. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszam.